Siódme forum zgromadziło około 1000 osób, czyli jest to ogromna konferencja. Tak na dobrą sprawę mogę śmiało powiedzieć, że to jest największa konferencja, która jest organizowana w Polsce, która zajmuje się procesem, diagnostyką, leczeniem, pielęgnacją ran szeroko pojętych. W tym roku Forum Leczenie Ran odbyło się w nowej formule i tak naprawdę w nowej przestrzeni, z dodatkowym dniem praktyki. Warsztatowe sale i fora dyskusyjne, które odbywały się w maratonach eksperckich, przeszły nasze oczekiwania. Sale były pełne, było mnóstwo pytań, a uczestnicy byli bardzo usatysfakcjonowani. To tak naprawdę daje nam przestrzeń do tego, żeby robić dla Państwa jeszcze więcej. Takie cykliczne spotkania, które mają już swoją historię, tak jak Forum Leczenia Ran, niosą każdego roku nowoczesną wiedzę, nowoczesną praktykę. Pokazują najlepsze praktyki, które pojawiły się w ciągu ostatniego roku. Dla wykładowcy akademickiego, jeżeli sala jest pełna, jest 1000 ludzi zainteresowanych i są pytania, no to jest po prostu, po to istniejemy, po to żyjemy. Jestem bardzo zadowolony ja, że zostałem tu zaproszony do poprowadzenia sesji i zrobienia wykładu. Wrażenia rewelacyjne. Świetni ludzie, świetne tematy, bardzo dobrze dobrane, mądre, świetni wykładowcy. Już wchodząc, przechodzi się przez grupę ludzi, którzy rozmawiają, dyskutują, oglądają, a potem pełna sala wykładowa, gdzie ludzie stoją po to, żeby nauczyć się czegoś, żeby posłuchać. A więc to jest cały czas ta sama świeżość, takie bardzo spontaniczne, chętne, oddolne poczucie, że warto się tutaj uczyć, że warto po prostu tu być. Przyjechało prawie 1000 osób i większość z nich była na sali, więc oceniam go bardzo dobrze. Przyjechaliśmy oczywiście też wymieniać się informacjami i wiedzą na temat leczenia ran i to zostało rzeczywiście dzisiaj wykorzystane. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam tu i spotykam się z tymi wszystkimi, którzy są zaangażowani, którzy uczestniczą w procesie leczenia ran, a więc zarówno z uczestnikami, jak także z firmami, które do tego przybywają, jestem pod wrażeniem. Świetny pomysł na takie interdyscyplinarne podejście do tematu leczenia ran. Oczywiście wszyscy pracownicy medyczni powinni wspierać się, powinni się uzupełniać tak, żeby rzeczywiście tym prawdziwym beneficjentem tej współpracy był pacjent. Medycyna i prawo będą i powinny funkcjonować razem, ponieważ z jednej strony mamy sytuację taką, że lekarze nie do końca zdają sobie czasem sprawę z tego, w jakiej rzeczywistości prawnej funkcjonują. To działa też w drugą stronę. Prawnicy, nie znając specyfiki zawodu lekarza, nie znając meandrów tego zawodu, nie znając konkretnych sytuacji związanych z leczeniem pacjentów, czasem nie są w stanie pomóc na tyle sprawnie, żeby ten sytuację zrozumieć i doprowadzić do pozytywnego i sprawiedliwego rozwiązania tej sprawy. Dyskusja była faktycznie dynamiczna i żywa, także dochodziło do faktycznej wymiany poglądów. Dla mnie jest istotne to, żeby spojrzeć na to, żeby się dowiedzieć tak właśnie w takiej dyskusji, jakie są realne problemy, jakie są realne odczucia też po prostu co do funkcjonowania tych przepisów. Poziom tegorocznego Forum Leczenia Ran jest od strony merytorycznej bardzo wysoki, co potwierdza między innymi ogromna ilość uczestników. Tegoroczne forum jest fenomenalne. Jest swoistym majstersztykiem, gdzie zauważam niesamowitą synergię pomiędzy organizatorem Everett Publishing, które stanęło na wysokości zadania, przyjmując tak ogromną ilość uczestników. Poprzez merytorykę, którą dało nam też Stowarzyszenie Naukowe Leczenie Ran. Z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim sponsorom, wystawcom, jak i uczestnikom, ponieważ jest to dla nas bardzo wyjątkowe wydarzenie, ponieważ obchodzimy w tym roku 15-lecie naszego wydawnictwa. Chciałem również podziękować zarządowi Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran za wkład w program merytoryczny i za pomoc przy organizacji tej konferencji.
Chcielibyśmy też Państwa zaprosić na 8. Forum Leczenia Ran, które odbędzie się we wrześniu przyszłym roku. Serdecznie zapraszamy.